odcinku z serii poradników do IL-2 Great Basins. Tak jak zapowiedziałem w poprzedniej części, dziś kontynuujemy latanie A-20, tym razem jednak będziemy bombardować z horyzontu. W poprzednim odcinku opisywałem poszczególne elementy kokpitu, jak i wstępnie analizowałem właściwości samolotu, więc teraz nie będę powtarzał tego samego. Jeżeli jesteście zainteresowani podstawami lotu A-20, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka. W tym epizodzie zajmiemy się właściwościami samolotu na dużej wysokości, dokładnym opisem celownika bombowego oraz jak ustawić i kontrolować poszczególne parametry lotu oraz podstawy nawigacji przy użyciu celownika bombowego i przydatne strony lub programy ułatwiające nam planowanie naszego lotu. Przechodzimy więc do pierwszej części, jaką jest zaplanowanie lotu. Jest to bardzo ważny element podczas ataków z horyzontu, ponieważ jesteśmy zależni od tego, jak układa się linia frontu. Nie chcemy w końcu napotkać na naszej drodze wrogich myśliwców ani bombowców, gdyż jedne mogą nas zestrzelić, zanim dolecimy na cel, a drugie mogą zaraportować naszą pozycję. Dlatego też staramy się zawsze wybrać trasę lotu omijającą potencjalnych wrogów oraz miejsca, które nie są naszym bądź wroga celem, aby uniknąć kontaktu z innymi samolotami. Drugim aspektem jest kierunek, z którego chcemy zaatakować. Chodzi mi tu o kierunek wiatru, gdyż ma on wpływ na planowanie naszego lotu. Zawsze staramy się wybrać taki kierunek, aby wiatr wiał nam od naszej 12 lub od naszej 6. Przy wietrze 10 metrów na sekundę i więcej ustawienie się pod kątem 90 stopni do kierunku wiatru bardzo utrudni nam poprawne ustawienie się nad cel i wymaga ciągłych korekt kursu, co na koniec może skutkować błędnym ustawieniem przyrządów i niecelnym zrzutem bomb. Ustawiając się z wiatrem lub pod wiatr, tak naprawdę odchodzą nam dwa problemy, czyli ustawienie właściwego kierunku wiatru względem naszego samolotu oraz korekt kursu wynikającego z bocznego wiatru, który niejako spycha nas z celu, mimo iż utrzymujemy stały kurs lotu. Do planowania lotu używam strony il2missionplanner.com, do której link znajdziecie w opisie. Możemy tam wybrać odpowiednią mapę i zaplanować nasz lot włącznie z prędkością, kierunkiem oraz czasem przelotu pomiędzy naszymi punktami orientacyjnymi. Strona jest prosta w obsłudze i możemy dzięki niej znaleźć optymalną dla nas trasę przelotu. Niestety w A-20 nie możemy wejść w celownik bombardiera, gdy stoimy na ziemi. Nie wiem, czemu tak jest, jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzach. Domyślam się, że ma to związek z wysuniętym przednim podwoziem, które prawdopodobnie w jakiś sposób blokuje nam możliwość spojrzenia w celownik, ale nie jestem tego pewien. W takim układzie dopiero po starcie możemy ustawić nasze parametry lotu, co jest pewnym utrudnieniem. Tak więc będąc po starcie, ustawimy się najwcześniej założony kurs i przechodzimy do celownika i jego ustawienia. W prawym dolnym rogu mamy przycisk, którym ustawiamy ilość bomb zrzucanych w jednym kliknięciu. Możemy je ustawić jako pojedynczy zrzut bomb, zrzut po dwie, po cztery i wszystkie bomby naraz. Wyżej mamy ustawienie separacji bomb, gdy zrzucamy więcej niż jedną, czyli czas pomiędzy upuszczeniem kolejnych bomb. Mamy przycisk otwarcia i zamknięcia komory bombowej, o tym nieco później. I prawy górny róg mamy przyrządy do ustawienia wysokości, prędkości oraz przełącznik, w którym możemy ustawić sobie tryb podglądu i dowolnie ustawić lunetę od minus 15 stopni do plus 75 stopni, dzięki czemu widzimy, co jest przed nami, oraz wychyłu lunety na boki, co może nam ułatwić znalezienie punktu nawigacyjnego, ale również ustawić się odpowiednio do wiatru zgodnie z trybem celowniczym. Używamy go już bezpośrednio przed zrzutem. Tryb ten automatycznie ustawia nasz celownik zgodnie z parametrami, które wprowadzimy, a są to wysokość, prędkość oraz kierunek i siła wiatru. Naszą docelową wysokością zrzutu jest 5000 metrów, czyli około 16400 stóp. Prędkość A-20 na tej wysokości to około 310-320 km przy otwartym luku bombowym, lecz jest to zmienna, którą trzeba cały czas kontrolować. W lewym dolnym rogu mamy kolejne dwa wskaźniki, czyli siłę wiatru oraz kierunek wiatru względem naszego samolotu. Te parametry ustawiamy przy pomocy danych meteorologicznych, które rozwijamy w górnej, środkowej części celownika bombowego. Siłę wiatru ustawiamy względem naszej wysokości
I po prawdzie, jeżeli siła wiatru zmienia się wraz z wysokością, to bomby zmieniałyby swoje położenie wraz ze zmianą wysokości, więc teoretycznie powinniśmy wyliczać średnią siłę i kierunek wiatru na całej wysokości, ale tu zawsze ustawiam parametry na wysokości, z której zrzucam i nigdy mnie to nie zawiodło, nigdy nie chybiłem z powodu różnic wiatru na różnych wysokościach. Drugie pokrętło wymaga od nas już wyliczenia, z jakiego kierunku wiatr będzie uderzał w nas samolot, gdy będziemy lecieć naszym założonym kursem. I tu mogą pomóc nam programy wyliczające, które też dam w linku niżej. Ale ja używam raczej wyobraźni i podstawowego liczenia, czyli dodawania i odejmowania. Jeżeli ustawimy się w kierunkiem lotu pod wiatr, to wiadomo, że kierunek względem naszego samolotu będzie zerowy. Jeżeli wiatr będzie wiał od naszej szóstej, to będzie to 180 stopni. To jest proste. I dlatego też zachęcam do szukania takich właśnie kursów. W tym przypadku wstępnie założyłem nasz kurs podejścia do celu na 235 stopni przy wietrze wiejącym z kierunku 223. Czyli nieznacznie będzie nam wiało z lewej strony pod kątem 235 minus 223, czyli 12 stopni. Wynik ten trzeba zaokrąglić do wartości co 5 stopni, gdyż tylko tak możemy ustawić to na wskaźniku. Czyli w tym wypadku zaokrąglam to do 10 stopni. A20 posiada dwustopniową sprężarkę, którą przełączamy na drugi stopień na wysokości około 9500 stóp. Po przełączeniu ciśnienie do ładowania skacze nam ponad normę 40 stopni i włącza się tryb bojowy, dlatego też zmniejszamy nieco przepustnicę do wartości około 40 stopni do ładowania. Zbliżamy się do naszego punktu orientacyjnego, z którego będziemy wychodzić już na kurs finałowy do zrzutu. Aby zacząć manewr zmiany kursu, w idealnym momencie musimy znajdować się dokładnie nad tym punktem, czyli w celowniku bombowym musimy ustawić lunetę na kącie 0 stopni, czyli jest to kąt, kiedy luneta skierowana jest pod kątem 90 stopni do kierunku lotu samolotu. Jak widać, wiatr cały czas nas spycha w prawą stronę, przez co musimy korygować nasz kurs, tak aby nasz punkt zwrotny był cały czas w naszym celowniku. Początkowo naszym punktem było miasto Krivenskaya, jednak przyszło mi do głowy, że jeżeli miniemy to miasto i za nasz punkt wybierzemy zakole rzeki w sektorze 0221 kwadrat 6, to nasz kierunek do celu będzie bardziej zbliżony do kierunku, z którego wieje wiatr. Po wykonaniu manewru ustawiam się na kursie idealnie przeciwnym do kierunku wiatru, dzięki czemu nie będzie nas znosić w żadną stronę. Szukam, gdzie nas to zawiedzie. Po analizie jezior widocznych w celowniku stwierdziłem, że lecąc tym kursem minę się z celem, więc trzeba będzie skorygować nasz kurs. Sprawdzam jeszcze, jakim kursem powinny lecieć od naszego momentu zwrotu na Mission Planerze i koryguję kurs. Nanoszę korektę wiatru, gdyż lecąc kursem 230 nie będziemy ustawieni idealnie pod wiatr. Patrzę więc na obecny kurs samolotu i porównuję go do kursu wiatru. Wyobrażam sobie teraz nasz samolot, gdzie strzałka to nasz nos. Wiatr wieje z kierunku 223 stopnie, więc z lewej strony nosa, czyli 230 minus 223 daje nam 7 stopni z lewej strony samolotu, co zaokrąglam do 10 stopni.
Teraz trzeba ustawić kąt wychyłu naszej lunety podczas podglądu, tak aby to, co widzimy w trybie podglądu, pokrywało się z tym, co będziemy widzieli w naszym celowniku do zrzutu. Przełączamy się na tryb celowania Fixed, który jest ustawiony względem wszystkich naszych dotychczasowych parametrów, i ustawiamy wychył boczny w trybie podglądu, tak aby czerwona strzałka pokrywała się z widokiem Fixed, czyli do zrzutu. Wtedy mamy pewność, że nasz podgląd nie oszuka nas podczas ustawiania się, gdy już zbliżymy się do celu. Utrzymujemy nasz kurs i wznosimy się do docelowej wysokości 5000 metrów. Na 16400 stóp włączam auto level i sprawdzam w celowniku naszą wysokość. Szukam sobie punktów nawigacyjnych, dzięki którym stwierdzam, iż mimo tak małego kąta, z jakiego wieje wiatr, przy takiej jego sile jest w stanie znieść nas z celu. Kolejny raz koryguję nasz kurs, widząc już w celowniku miasto, w którym znajduje się fabryka. Sprawdzam nasz obecny kurs i koryguję kierunek wiatru oraz wychylenie boczne lunety. Zbliżamy się do celu i widzę, że jesteśmy ustawieni prawidłowo. Mankamentem A20 jest sygnalizacja świetlna, która informuje o otwartej komorze. Światełko na tylnym na ogonie jest niestety widoczne z dużej odległości, więc wrogie myśliwce mogą nas dostrzec o wiele szybciej, dlatego też opóźniamy moment otwarcia komory. Musimy jednak otworzyć ją w pewnym odstępie czasowym, tak aby nasza prędkość się ustabilizowała. Więc ja otwieram komorę, kiedy celownik wejdzie nad cel przy wychyle około 65 stopni. Jest to odległość, która powinna nam wystarczyć do unormowania naszej prędkości przed zrzutem. Jak widać, na trasie celu pojawia się jedna mała chmura, która utrudni nam zobaczenie celu wcześniej. Jest to troszkę stresujące, zwłaszcza gdy lecimy ponad pół godziny do celu, pieczołowicie ustawiając wszystkie parametry. Jednak trzeba zachować nerwy na wodzy i liczyć na to, iż miniemy chmurę i zobaczymy cel odpowiednio wcześniej, żeby wybrać poszczególne cele. Dopóki nie widzę celu, skupiam się na prędkości, gdyż jest to w tej chwili jedyna zmienna, którą muszę pilnować, tak aby w momencie zrzutu prędkość ustawiona pokryła się z rzeczywistą. W tym momencie ukazują nam się cele, szybko koryguję kurs tak, aby cele znajdowały się na linii celownika. Wybieram sobie za cel największy hangar jako cel główny i przechodzę już do trybu zrzutu na nasze ostateczne korekty kursu. Pamiętajcie, że im mniejsza prędkość, tym mamy więcej czasu na korekty, lecz tym samym zwiększamy szanse artylerii przeciwlotniczej na trafienie nas. Trzeba pamiętać, aby nie zrzucać bomb w trakcie korygowania lotu. Samolot potrzebuje około sekundy po korekcie, aby się ustabilizować.
Po zrzucie od razu zamykamy lub bombowy i możemy obserwować wynik naszego ataku poprzez ustawienie w trybie podglądu celownika na minus 15 stopni. Jednak nie zalecam tego robić na serwerach o silnej artylerii przeciwlotniczej, takich jak Tactical Air War czy nawet Knights of the Air, więc po zrzucie zalecam od razu przejść do manewru wyjścia ze strefy ostrzału. Bomby w celu. Zawracamy w kierunku naszych linii, cały czas zmieniając nieznacznie kurs i wysokość co kilka sekund, aż do momentu wyjścia spod ostrzału. Jeśli chcemy jak najszybciej dostać się do najbliższego lotniska, możemy wykorzystać do tego celu moduł, który trzeba ręcznie zamontować przed spawnem. Czyli jest to Bendix Radio, które wskaże nam najbliższe lotnisko sojusznicze. Podsumowując, bombardowanie z horyzontu to jeden z trudniejszych sposobów ataku celów naziemnych. Wymaga od nas wcześniejszego przygotowania trasy lotu i ciągłej koncentracji na parametrach lotu, jak i nawigacji, zwłaszcza na serwerach bez GPS. Wzniesienie się na wysokość 5000 metrów i wyżej ciężkim bombowcem z dużą ilością paliwa wymaga czasu i dla wielu jest po prostu nudne. Jednak widok celnie spadających bomb na wrogie lotnisko lub fabrykę, dodatkowo w formacji kilku bombowców osłanianych przez kolegów w myśliwcach, jest bezcenny dla każdego uczestnika takiej misji. A gdy dodatkowo na powrocie przechwycą nas wrogie myśliwce i musimy uciekać jak najszybciej na swoją stronę frontu, to emocje sięgają zenitu i często jesteśmy tak samo spoceni jak po intensywnej kilkuminutowej walce myśliwskiej. Tak więc polecam spróbować swoich sił w tego typu misjach, gdyż tak naprawdę to w ten sposób wygrywamy bitwy, niszcząc cele naziemne, a na wirtualnym froncie dynamicznym, jakim jest na przykład Tactical Air War, niszczenie fabryk znajdujących się na tyłach wrogiego terytorium jest najważniejszym celem, który wpływa na zasoby wroga w największym stopniu. Dodatkowo dostajemy za wielominutową misję bombową dodatkowe punkty doświadczenia i nasze zniszczone cele liczą się podwójnie, a nawet potrójnie. Jeżeli chodzi o inne samoloty bombowe, które mają możliwość zrzutu horyzontalnego, czyli P2 Peszka i po niemieckiej stronie U-88 i HE-111, to nie różni się sam sposób zarządzania celownikiem bombowym od A-20, z wyjątkiem niemieckich samolotów, które mają dodatkowy tryb automatyczny bombardowania, którego przyznam szczerze nigdy nie próbowałem, więc może w następnych odcinkach nauczę się z Wami tego sposobu. Jeżeli jesteście zainteresowani dalszymi metodami ataków celów naziemnych, dajcie znać, co by Was interesowało. Może atak na kolumnę pancerną różnymi samolotami, a może odcinek na temat nawigacji bez GPS. Czy też klasyczny poradnik dotyczący latania myśliwcami i taktyk walki powietrznej. Czekam na Wasze sugestie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, dajcie znać, co mogę poprawić. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć!